Siemano, dzisiaj Wam zaprezentuję, jak wymienić głośniki z przodu w Ibizie 6L. To jest Ibiza trzeciej generacji, akurat tutaj mamy model 2006 roku w wersji FR. Tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. Taka Ibizka, ładna, zadbana. Tutaj po małej kolizji. Sprawa jest bardzo prosta, nie potrzebujemy dużo narzędzi. Potrzebujemy tylko Torxa T20, jakieś dwie łyżki do plastiku, żeby nic nie porusować, śrubokręt, gwiazdkę, wkrętarkę, żeby rozwiercić nity w głośnikach. Głośniki, które będziemy montować, to są Alpine SXE 1725S, mają 40 W RMS-u, także idealnie nam będą grały z radiem. Poprzednie głośniczki już się zużyły przez ten okres czasu, były fabryczne. Nie będziemy dłużej przeciągać, zaczynamy demontaż boczka lewego przedniego. I tutaj zaczynamy od demontażu plastiku bocznego, od przełączników szyby. Wkładamy tutaj łyżkę, odciągamy. Bardzo fajnie to odchodzi. Trzeba delikatnie, żeby nic nie pourywać, żadnych zatrzasków. Jeden element mamy zdemontowany. Teraz podważamy do góry. Już mamy mocnym, pewnym ruchem ciągamy, odpinamy wtyczkę i przełączniki mamy już na wierzchu. Teraz bierzemy śrubokręt krzyżakowy. Mamy tylko dwie śrubeczki, które nam trzymają pod klamką boczek. Jedna. Tutaj mamy wewnętrzne drugą. Jeśli odkręcimy już, to można delikatnie ręką uderzyć, śrubka na wierzchu. Tutaj na dole jeszcze mamy dwie śrubki Torxa T20. Tu jest jedna, jak się kończy, maskownica. Druga jest 20 cm dalej. Odkręcamy również. I przystępujemy do ściągania. Włożymy łyżkę, podważamy boczek i obierzemy dookoła. Patrzymy, jak kołki wyskakują. Nic skomplikowanego. O, boczek już mamy luźno. Teraz pociągamy do góry. W ten sposób. Delikatnie. Boczek już nam zeszedł. Już mamy boczek ściągnięty z kołków. Wypinam wtyczkę od regulowania. Następnie od regulacji lusterek. Wszystko jest na zatrzaskach plastikowych. Delikatnie wciskamy. Następnie naciskamy polec. O, jest następna. Teraz mamy klameczkę. Klamkę pociągamy. Potem jednocześnie podważając plastik zabezpieczający, puszczamy klamkę i wysuwamy. Już mamy gotowe. I zostało jeszcze od światełka centralki. Boczek mamy już ściągnięty. Po demontażu boczku ukazuje nam się blacha. Oczywiście sterowanie od szyby, silniczek. No i nasz głośnik. Akurat tutaj już mamy wymieniony. Już wcześniej wymieniliśmy. Do tego były dedykowane dystanse, przepraszam bardzo. Wkręty, śrubki montażowe, przejściówki. Tak już w dalszej części filmiku zobaczycie, jak to zdemontować, rozwiercić. O, fabrycznie są cztery nity, które musimy rozwiercić, a następnie zdemontować dystans, wyciągnąć i potem już na śrubkach zakręcić nowy dystans plastikowy, który był w zestawie. Podpinałem po prostu przejściówkę do głośnika, też jest na wsuwkach, potem to zobaczycie.
I teraz tak, jak już będzie wszystko założone, będziecie mieć gotowe, zakładamy z powrotem boczek odwrotnej kolejności do tego, co demontowaliśmy. Bierzemy boczek, pierwsze sobie zakładamy klameczkę, tak samo odciągamy, wsuwamy, klika, wskakuje, potem światełko od centralki, od regulacji lusterek, od regulowania. Klameczkę sobie, tutaj przełącznik od podnoszenia szyby przekładamy, żeby potem nie mieć problemów, i zakładamy boczek. Nie jest to nic skomplikowanego, popatrzeć, żeby uszczelka dobrze weszła, jedna, druga strona, delikatnie wciskamy, odchylamy do siebie troszkę boczek, żeby weszła uszka szeroka, dociskamy ładnie, jak nam już wszystko siedzi. Sobie pamiętać, żeby wtyczki nie włożyć za głęboko, i dociskam. I słychać, jak po kolei wszystkie kołki wskakują. Już mamy prawie wszystko gotowe i zakręcamy z powrotem śrubki. Pierwszy można zakręcić na śrubokręt krzyżakowy. Jedna. Druga, teraz zabieramy klameczkę, podpinamy, tak żeby nam wskoczyło, i tak samo, delikatnie dajemy na miejsce i pewnym mocnym ruchem wciskamy. I teraz już mamy poskładane wszystko, nic nie czeszczy, zakładamy przód klamki, dociskamy, wszystko skakuje, zostają nam dwie śrubki na torksa, i tak samo na dole przykręcamy jedną, drugą, i boczek jest już założony elegancko. Także jak widzicie, boczek już jest na swoim miejscu, nie ma tu nic skomplikowanego. Troszkę chęci i zaraz zabieramy się za drugi bok. Pokażemy wam to samo. Praktycznie wszystko analogicznie, tak jak lewa strona. Oczywiście w pięciodrzwiówce jest praktycznie to samo, co tutaj w trzydrzwiowej wersji. I teraz zaczynamy drugą stronę rozbierać. Pierwszy dajemy łyżkę, odważamy tutaj klamkę delikatnie. Wyszło. Bierzemy krzyżakowy śrubokręt. Tutaj mamy dwie śrubeczki. Odkręcamy jedną, drugą. Pod spodem mamy dwie śrubki na torksa. Jedna. Druga. Wkładamy, żeby nie zgubić. Jeszcze nam nie puściło. O, i taki sposób mamy jedną śrubeczkę, drugą. Teraz od dołu zaczynamy demontować boczek. Wkładamy łyżkę. Jedziemy. O, kołki wylatują same. Druga strona, cyk, boczek już mamy prawie na wierzchu, teraz podnosimy do góry, proszę, bo jest na uszczelce, odchylamy i teraz tak,
tutaj mamy klamkę, wciągamy do siebie, odchylamy plasticzek, popuszczamy klamkę, plastik pociągamy. Ślinki by nam nie poszło i chce ciężko, jeszcze raz pociągamy klamkę. O, mamy linkę. Tutaj mamy odryglowania na zaczask. Jedno, drugie i boczek mamy na wierzchu. I tak wygląda pod tapicerką. Blachę, mechanizm od szyby i nasz głośniczek, który będziemy wymieniać. I tutaj tak samo demontuję sobie plasticzki, żeby nam nie przeszkadzały. Najlepiej łyżeczką do tego przystosowaną. O, nawet nam puścił zatrzask. Druga strona. Kołek wyszedł, odpinamy głośnik. O, i tak przygotowany głośniczek możemy już rozwiercić. Tutaj mamy 4 nity. I teraz tak przygotowaną wnękę zakładamy tutaj dedykowany dystans. On przychodzi tutaj. Ma wyżłobienie, żeby pasować idealnie w dziury. W zestawie oczywiście były śrubki. Gotowe jest wszystko do montażu. Tutaj mamy przejściówkę na wsuwki. Możemy ją wpiąć już od razu. I tutaj będzie plus minus do głośnika. Jak już mamy założony dystansik, przykręcony. Teraz podpinamy głośnik. Wszystko jest na wsuwkach, więc jest bardzo łatwo to zamontować. Tu mamy fabrycznie suweczkę troszkę o podgiętą, ale wyszło. Pod spodem mamy kanał przygotowany na kabelki, żeby nam ładnie głośniczek dolegał. O. Ładnie wkładamy. Wkładamy, że nic nie przeszkadzało. Patrzymy, żeby pasowały otwory. Wszystko mamy. No to przykręcamy już na gotowo. Pamiętajcie, że sobie nie wbić śrubokręta w membranę, bo to troszkę nerwów by was kosztowało. Dokręcamy szczuciem, żeby nie rozwalić coś tych plastików, bo to nie jest jakieś super mocne. I głośniczek mamy już założony. Teraz zapinki pozakładamy na swoje miejsca. Tu tego zipa, który nam się odpiął. Już mamy wszystko zamontowane. Spróbujemy, czy głośniczek tutaj nam coś zagra. Przystępujemy teraz do składania boczka w kolejności odwrotnej. Zaczynamy od klameczki. Nie było tak bardzo skomplikowane. Pierwszy za uchwyt, potem ten nieszczęsny plastik wsuwamy. O, jak nam wskoczy, to już jest super. Teraz odryglowania
drzwi. Wsuwamy, musi nam wskoczyć. I już wszystko mamy, wszystkie klipsy, wszystko jest gotowe. I zakładamy tak samo. Najlepiej od strony z głośnika wysokotonowego. Pod skosem. Wsunąć, żeby uszczelka na ładnie doszła. Od góry. Tak się musimy docisnąć. Jeśli nam już od góry wskoczy, to po kolei dociskamy i słyszymy, jak nam wskakują kołki na swoje miejsce. Wszystko nam powskakiwało. Sprawdzamy. Jest dobrze. Teraz bierzemy nasze śrubeczki pod klamkę. Zakręcamy mocno. Druga sztuka. Klamka jest na wcisk. Wciskamy delikatnie i z wyczuciem dociskamy. Klameczka jest gotowa na swoim miejscu. Teraz bierzemy torksa i od spodu przykręcamy. Jedna. Druga. I boczek mamy gotowy. Poskładamy. Tak, przed demontażem. Nic nie odstaje. Wszystko jest w super stanie. Nic nie porysowaliśmy. Także tak to ma wyglądać. Sprawa nie jest trudna. Dacie sami rady. Troszkę chęci, narzędzi i można samemu głośniki wyjąć.